zastanawiam się a propos twojej roli. Nie musimy chyba mówić, w kogo się wcielasz. Na plakatach jest takie ładne hasło, wszyscy wiemy kogo. Rola, która wzbudziła ogromne emocje, różne, pozytywne, negatywne. Niektórzy mówią, że sprawiedliwości wreszcie stało się zadość w tym temacie. No i jak sam wiesz, nawet twoja rola pisze pozwy sądowe. Powiedz mi, tak się zastanawiam, czy z twojej perspektywy, aktora doświadczonego, to jest miłe uczucie, że rola, którą zagrałeś, wzbudza takie emocje? Z jednej strony to jest bardzo ciekawe dla mnie, że wzbudza takie emocje ta rola. Z drugiej pewnie może być jakieś dziwne, ale dowiem się tego dopiero po premierze, bo przecież jeszcze nikt tego filmu nie widział, więc tak naprawdę nikt nie wie, co to za rola. Ja sam nie wiem, co to za rola, bo nie widziałem jeszcze tego filmu. Tak więc ciężko mi mówić. Znaczy, ja wiem, co to za rola, bo zagrałem w tym filmie i zdaję sobie sprawę, co tam się dzieje. I jedyne, co mogę ci powiedzieć, to uwierz mi, to, co działo się w tych fragmentach puszczanych w internecie, to naprawdę jeszcze nic w porównaniu z tym, co się dzieje na filmie. Także no, naprawdę zapraszam serdecznie, bo no, zrobiliśmy wyjątkowy film. Tak się jeszcze zastanawiam, jak mniemam, przynajmniej część fragmentów, mówisz o tym, że jeszcze nikt filmu nie widział, przynajmniej część fragmentów ze swoim udziałem już w montażu widziałeś, co mogliśmy zobaczyć chociażby na Instagramie Patryka Wegi. Powiedz mi, czy tak z perspektywy już nagranych scen, uważasz, że to jest dobrze napisana rola, czy jednak na przykład troszeczkę zbyt silny zarys, bo takie głosy się pojawiły? Silny zarys? Tak, że to jest bardzo silna osobowość, bardzo mocno napisana i że niektórzy internauci sugerowali, że być może brak tam trochę subtelności w tym człowieku? Nie, no to na podstawie fragmentów naprawdę nie można oceniać tej roli. No, trzeba, uwierz mi, obejrzeć cały film. A jak ktoś nagle robi recenzję z postaci na podstawie zwiastuna, no to troszkę chyba... to chyba nie o to chodzi.